Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, dlaczego wszyscy inni są w błędzie. I my też. Zapraszam. Zacznijmy od tego, czym jest błąd. A więc błąd jest to niezgodność naszego poznania z rzeczywistością. Na przykład tutaj posłużę się moim zegarkiem. Jeśli poznaję zgodnie z rzeczywistością, że jest to zegarek, no to subiektywnie dotarłem do obiektywnej prawdy. Jeśli natomiast twierdzę, że jest to pomarańcza, wtedy jestem w błędzie. A więc już widzimy, że żeby mówić o błędzie lub prawdzie, potrzebujemy przynajmniej trochę dotrzeć do obiektywności prawdy. Jeśli wychodzę z góry z założenia, że do prawdy w ogóle dotrzeć się nie da, no to nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest zegarek, czy to jest pomarańcza, czy to są kajdanki, czy może to jest autobus albo pociąg. Jeśli zakładam, że nie jestem w stanie dotrzeć do rzeczywistości, zasadniczo nie jestem w stanie stwierdzić, czy mam rację, czy nie mam racji, czy mój pogląd jest prawdziwy, czy jest fałszywy. A więc na razie przy tym pozostajemy jeszcze krótko. Na zakończenie wrócę do tej myśli. Teraz zostajemy po prostu przy tym, że błąd jest to niezgodność naszego poznania z rzeczywistością. Skąd taka niezgodność się bierze? Ze słabości poznania. To znaczy, w jaki sposób nasze rozpoznanie rzeczywistości przebiegło niewłaściwie. Skąd się to bierze? Jakie są przyczyny takiej słabości tego poznania? Może to być niedoskonałość metod poznawczych, na przykład jeśli patrzymy na coś w ciemności, mała ilość światła sprawia, że łatwo jest o błąd poznawczy właśnie. Niedoskonałość metod poznawczych, można powiedzieć tutaj metod, można raczej powiedzieć o środkach, tak? To znaczy te środki, którymi dysponujemy, czyli światło w tym momencie, są niewystarczające, żeby z wystarczającą pewnością rozpoznać, co się faktycznie dzieje. Również na przykład jeśli chodzi o badanie cząsteczek elementarnych, jeśli chcemy gdzieś tam badać, jak działają atomy, no to potrzebujemy do tego wyspecjalizowanego sprzętu, a więc samym okiem czy za pomocą samego zwykłego mikroskopu nie dotrzemy do wystarczająco realistycznego obrazu rzeczywistości. Inną przyczyną może być trudność przedmiotu, którym się zajmujemy. Gdy zajmujemy się jakąś taką wysoką abstrakcją, zajmujemy się kwestiami takimi stricte filozoficznymi, na przykład gdy przeprowadzamy młodzieńczy dowód świętego Tomasza z Akwinu na istnienie Pana Boga, podlinkuję ten materiał, w którym o tym właśnie dowodzie mówię. Jesteśmy tam na najwyższym poziomie abstrakcji, kiedy rozmawiamy o tych największych, najważniejszych, ostatecznych albo pierwszych przyczynach. Tam łatwo może dojść do pewnego błędu poznawczego, to znaczy łatwo może człowiek powiedzieć: o, nie rozumiem tego, nie dochodzę, albo może myśleć, że rozumie, a jednak właśnie gdzieś tam rozbija się o tą drogę rozumowania ze względu na to, że wymaga ona umiejętności, które wcale powszechne nie są, które wymagają dużej zdolności do abstrakcji, powiedzmy przeciętnie dość dużej zdolności do abstrakcji. No podobnie, jeśli ktoś będzie się zajmował, nie wiem, fizyką kwantową albo całkami, no to trudność przedmiotu może sprawić, że dojdzie tam do pewnych błędów poznawczych. No i trzeci punkt, który jest zasadniczym punktem dla naszego materiału, to jest niechęć do poznania prawdy. I on będzie dla nas najważniejszy. Otóż może się zdarzyć, że człowiek wchodzi w kontakt z rzeczywistością, która wskazuje mu na jakieś fakty, skłania go do jakichś wniosków, ale jednak uciekamy przed tymi wnioskami, uciekamy przed tym poznaniem, bo coś. No i właśnie dzisiaj kilka słów o tym, bo co. To znaczy, co może nas do tego skłonić. Pierwszym, lepszym przykładem jest ambicja, która przeszkadza dostrzec swoje błędy. A więc myślę, że jest to zupełnie prosty przykład.
dajmy na to, człowiek, który zajmuje się gdzieś tam w pracy czymś i może zajmuje się już od lat jakąś dziedziną i nagle ktoś zwraca mu uwagę, że w tym i w tym punkcie lepiej byłoby to zrobić w ten i w ten sposób. I rozumiemy, że człowiek może ze względów ambicjonalnych właśnie nie być skłonny do tego, żeby to sprawdzić, żeby to zbadać, żeby się tym zainteresować, tylko będzie starał się od tematu jak najszybciej uciec i jak najszybciej wyprzeć te informacje, które gdzieś do niego dotarły. Innym powodem może być lenistwo, czyli niechęć do tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. Jest zrozumiałe, że są prawdy, są wnioski, które zmuszałyby nas do tego, żeby coś w naszym życiu zmienić. Jeśli człowiek jest od czegoś uzależniony, no to gdy ktoś będzie mu pokazywał, że słuchaj, to i to wskazuje na to i na to, że to uzależnienie będzie ci szkodziło w ten i w ten sposób, no to jest oczywistym, że temu człowiekowi będzie bardzo trudno zaakceptować te fakty. Będzie raczej skłonny właśnie jakoś próbować przed nimi uciec. O tym, jak uciekamy później przed takimi wnioskami, przed takim poznaniem, które jest dla nas niewygodne, będę jeszcze za chwilę mówił. Ale to lenistwo, to naprawdę w takim najbardziej, najszerszym znaczeniu tego słowa, bo oczywiście człowiek uwikłany w nauk, to nie jest tylko kwestia jakiegoś lenistwa, to nie jest kwestia, że leży na kanapie i nie chce mu się nic zrobić, to jest kwestia taka dużo głębsza, a może być też kwestia takiego bezpośredniego lenistwa, to znaczy, że nie chce mi się czegoś akurat zrobić, dlatego przed jakąś tam prawdą uciekam. To oczywiście te prawdy moralne, no, są takim stricte przykładem właśnie tego, łatwo jest przed nimi uciekać właśnie ze względu na lenistwo. Człowiek, który żyje w jakiejś formie nieczystości, w jakiejś formie cudzołóstwa, gdy ktoś jemu będzie starał się przedstawić, dlaczego to jest szkodliwe, no to oczywiście, że on raczej będzie skłonny do tego, żeby takich rzeczy w ogóle nie słuchać, starać się nie słuchać albo reagować na nie emocjonalnie. A więc widzimy tutaj niejako dwa przyczynki albo dwie główne motywacje, które mogą człowieka sprowokować do tego, żeby w obliczu prawdy, w obliczu poznania jednak raczej odwrócić od niej głowę i pójść swoją drogą. Powiedziałem o ambicji i o lenistwie. Czy można jeszcze dodać inne? Pewnie tak, ale myślę, że naprawdę wiele można sprowadzić do tych dwóch. Do lęku przed przyznaniem się do jakiegoś błędu lub do właśnie lenistwa, niechęci do tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. I za chwilę porozmawiamy o konkretnych przykładach. Teraz chciałbym spojrzeć na to, powiedzieć o tym, jak człowiek próbuje uciec przed tym poznaniem. Jak to robimy? Otóż, jak to robimy, nie w sensie, że zachęcam do tego, ale każdy z nas czasem zachowuje się w mniejszych lub większych sytuacjach właśnie w ten sposób. I po to o tym teraz mówię, żeby sobie to uświadomić, po to, żeby z tym walczyć, bo na pewno ta ucieczka przed poznaniem, ucieczka przed prawdą nie jest niczym, co nam się przysłuży. Jak więc człowiek może zareagować na prawdę, która w jakiś sposób jest dla niego niewygodna? Pierwszy sposób to jest, można spróbować ignorować. Myślę, że on jest faktycznie pierwszy, nie tylko chronologicznie w tym, jak je wymieniam, tylko w ogóle jest to pierwszy na takim poziomie bytowania sposób. To znaczy, zwykle, gdy człowiek jest pierwszy raz skonfrontowany z jakąś dla niego niewygodną prawdą, to najłatwiej jest ją zignorować. Jeśli tylko się o nią tak otarliśmy, jeśli tylko gdzieś tam usłyszeliśmy, że ktoś coś tam powiedział, to najłatwiej jest machnąć ręką i udawać, że nic się nie stało. Lepiej jest w tej sytuacji, w cudzysłowie, lepiej jest, a tak, przejść do porządku dziennego, udajemy, że nie słyszeliśmy, nieważne. I to na przykład właśnie w przypadku ambicji myślę, że jest takie dosyć częste i wyraźne. Gdzieś tam coś nam wskazuje na to, że mogliśmy jakiś błąd popełnić, ale nie zajmujemy się tym. No ale gdy ilość tych informacji napiera na nas, gdy ta prawda jest już jakby, staje się takim wielkim kamieniem na naszej drodze, to znaczy nie możemy już tak po prostu udawać, że jej nie ma. Coś trzeba zrobić z tym, z tą przeszkodą w cudzysłowie na naszej drodze. Wtedy łatwo może się pojawić taka reakcja emocjonalna.
I to zarówno na te rzeczy, które są przeciwko naszej ambicji, jak i te, które są przeciwko naszemu, tak w cudzysłowie, lenistwu. Jak wspomniałem, to może obejmować mnóstwo różnych rzeczy. Człowiek może być wtedy skłonny, żeby potraktować to właśnie jako rodzaj ataku. W pewnym sensie, tak psychologicznie, słusznie, dlatego że jest to w jakiś sposób atak na tą osobę, atak na nasze życie. No bo my sobie jakoś tam żyjemy, a tu coś wskazuje na to, że popełniliśmy jakiś błąd, że zrobiliśmy coś nie tak, że być może trwamy w tym błędzie nieustannie, że być może nasz sposób życia jest szkodliwy dla nas, albo dla społeczeństwa, albo dla naszych bliskich. No więc coś nas atakuje jednak w jakiś sposób. Coś sprawia, coś nam pokazuje, że coś tutaj jest nie w porządku. I człowiek bardzo łatwo, jeśli nie może tego zignorować, no to wtedy będzie reagował emocjonalnie, będzie reagował jakiegoś rodzaju atakiem, jakiegoś rodzaju ucieczką albo gniewem, złością, pretensjami. Myślę, że jest to zrozumiałe. Zdarza się to i myślę, że każdemu z nas mogło się już zdarzyć. Na pewno rada praktyczna zawsze, jeśli cokolwiek takiego nas spotyka, spotykamy się z takimi faktami, czy po prostu z informacjami, które w jakiś sposób albo są krytyczne dla nas, albo wobec nas, albo są dla nas trudne, to znaczy wymagają skonfrontowania się z jakimś pytaniem, z jakimś nowym tematem, to pamiętajmy o tym, że reakcja emocjonalna nigdy nie jest słuszna. Nawet jeśli mamy rację, tak? Nawet jeśli, nie wiem, słyszymy ateistyczny argument, którego jeszcze nigdy nie słyszeliśmy i nie wiemy, jak na niego odpowiedzieć, to reakcja emocjonalna nic tutaj nie pomoże. Nikomu nie pomoże, ani nam nie pomoże, ani innym nie pomoże, ani temu, kto zadawał pytanie, nie pomoże, ani temu, kto słucha, nie pomoże, nikomu to nie pomoże, ani naszej wierze to nie pomoże, bo to raczej skłania właśnie do ucieczki przed przedmiotem. A tam głupotę gadasz i tam w ogóle wy ateiści to nie macie żadnej moralności. Na przykład o właśnie takich sposobach ucieczki też za chwilę jeszcze powiem. A więc nawet jeśli człowiek ma rację, to taka reakcja emocjonalna absolutnie do niczego się nie przyczyni. I co należy w takiej sytuacji zrobić? No należy starać się najpierw uspokoić, a wtedy, gdy już jesteśmy spokojni, zbadać sprawę, zadać sobie to pytanie. W przypadku, jeśli to są faktycznie kwestie religijne, to najłatwiej jest po prostu sprawdzić w katechizmie, na przykład w apologetycznym katechizmie księdza Gadowskiego, który zawsze polecam. I tu jeszcze raz przypominam w kontekście tych spraw, że katolik, który nie przeczytał, dorosły katolik, który nie przeczytał katechizmu, naprawdę powinien się zastanowić, czy przypadkiem nie zaniedbuje swojego podstawowego obowiązku, który obciąża nas, można powiedzieć, zobowiązuje nas pod karą grzechu ciężkiego. Mamy obowiązek znać naszą wiarę i naprawdę mnóstwo takich ludzi, którzy powiedzmy nawet w internecie się udzielają jako powiedzmy, że właśnie osoby jakoś tam dyskutujące o kwestiach religijnych po prostu nie znają w ogóle katechizmu. I naprawdę tu warto zrobić rachunek sumienia i się zastanowić. Pamiętajmy, że katechizm to jest dzieło sztuki. To znaczy to jest coś, co zostało wypracowane poprzez wieki, poprzez pokolenia katolików. Jest to owoc takiej bardzo dojrzałej myśli teologicznej, owoc najlepszej realistycznej filozofii. Na przykład katechizm kardynała Gaspariego albo katechizm księdza Gadowskiego, apologetyczny katechizm katolicki. No ale jest jeszcze inna metoda, jak człowiek może próbować uciekać przed jakimś poznaniem, które jest dla niego niewygodne. Jest to metoda, do której będą skłonni, moim zdaniem, raczej powiedzmy ludzie skłonni bardziej do takiej pracy intelektualnej, ludzie, którzy więcej zajmują się właśnie zadawaniem sobie pytań, takim szeroko pojętym filozofowaniem, ale nie tylko. Oni będą mieli przede wszystkim do tego skłonność, ale inni też w prostszej formie czasami będą to stosowali. Niestety będą to stosowali. Mam na myśli taką specyficzną ucieczkę połączoną z pewnego rodzaju kontratakiem. Ucieczka i kontratak. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli człowieka, który postawiony na przykład w obliczu jakichś prostych faktów nie jest w stanie ich przyjąć do wiadomości. No nie jest w stanie, w sensie byłby w stanie, tylko nie chce właśnie z jakiegoś powodu przyjąć ich do wiadomości. Dlatego ucieka jakoś przed nimi i próbuje zaatakować jakoś zupełnie z innej strony.
Moim zdaniem prostym przykładem jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, gdzie na przykład właśnie człowiek słyszy ateistyczny argument i nie potrafi na niego odpowiedzieć, więc rzuca czymś zupełnie innym. To samo praktykują świadkowie Jehowy w tym momencie, w którym człowiek zada im pytanie, na które nie znają odpowiedzi, albo w ogóle rozmowa idzie w nieodpowiednią stronę, no to jest ucieczka i atak z drugiej strony. No to, i tak cały czas, tak? To jak za każdym razem, jak rozmowa pójdzie jakoś nie tak jak trzeba, no to tutaj. To tutaj, a dlaczego wy tutaj? I tak dalej. Ta metoda u świadków Jehowy to jest w ogóle ciekawy przykład, bo to jest u nich wyćwiczone ewidentnie, to znaczy jest to sposób rozmowy, w jakim są szkoleni. Człowiek nie musi być zasadniczo w tym szkolony, w sensie mamy naturalną taką złą skłonność do tego, żeby właśnie uciekać przed poznaniem, które jest dla nas niewygodne i żeby próbować jakoś tam się wytłumaczyć czymś zupełnie, zupełnie innym. No, ta przywara, ta złość, można powiedzieć, tej upadłej ludzkiej natury przerodziła się taką w cudzysłowie sztukę, w taką zdeprawowaną sztukę manipulacji, co jest obrzydliwe. Rzadko używam tak stanowczych słów, ale to faktycznie jest obrzydliwe. Gdy człowiek szkoli się w tym, żeby na poziomie intelektualnym ludzi w błąd wprowadzać, to jest to coś obrzydliwego. Tak, nie boję się w tym przypadku tego słowa. Inne przykłady, moim zdaniem przykładów naprawdę można znaleźć wiele. To znaczy, gdy wspominałem o ateistach w tym kontekście, jakby jak człowiek nie potrafi odpowiedzieć na ich argument, ale w drugą stronę to oczywiście działa bardzo podobnie. To znaczy, dosyć często to się zdarza, chociażby właśnie na naszym kanale, gdzie jest materiał o czymś tam, tak, o czymś jakby zupełnie innym, a właśnie pojawiają się jakieś ateistyczne takie argumenty, zupełnie niezwiązane z samym tematem, a gdzieś tam, ale tutaj jest, nie wiem, tam na przykład, ale Jozue wymordował tam ileś ludzi, albo coś tam oczywiście jeszcze zwykle przesadzone w tym opisie. A więc tą technikę nazwałem ucieczką i kontratakiem, jakby zupełnie innej strony. Uciekam przed jednym argumentem, uciekam przed poznaniem rzeczywistości i próbuję jakoś tam zaatakować z drugiej strony. To czasami może się wydarzyć również nie na poziomie takim stricte intelektualnym. Człowiek, który jest na przykład, czasami się to niestety zdarza, ktoś zwraca nam uwagę, a my zamiast się z tym skonfrontować, właśnie robimy taką ucieczkę i kontratak. Ale inni to też robią, albo inni to robią jeszcze gorzej, a ty to też nie. Tak? Zupełnie gdzieś tam z trzeciej strony, no to taki właśnie zupełnie głupi, emocjonalny kontratak, który nie pozwala nam się skonfrontować z rzeczywistością. To może być czasem połączone z takim wyszukiwaniem na siłę błędów. To znaczy człowiek, który nie chce przyjąć jakiejś prawdy do wiadomości, będzie skłonny do tego, żeby właśnie znaleźć punkt do kontrataku. I dlatego może to się skończyć tym, że człowiek na przykład właśnie słucha jakichś kazań czy tutaj materiałów na naszym kanale, bo na jakimkolwiek innym kanale i nie zgadzając się z tym, szuka tylko jakiegoś punktu do czepienia. Od razu, jak tylko znajdzie, to właśnie jest szczęśliwy, że znalazłem jakiś tam punkt do czepienia. I tu na poziomie teraz już takim, powiedzmy, kryzysu w Kościele, to myślę, że naprawdę można tutaj bardzo wiele takich konkretnych przykładów znaleźć. A więc w obliczu takiej prostej prawdy, że Kościół, ludzie Kościoła, teologia Kościoła ewidentnie skręciła w stronę taką modernizującą. To jest prosty fakt, który jest w zasadzie przyznawany przez samych hierarchów Kościoła. Wszyscy oni mówią, że Sobór Watykański II, wszyscy, prawie wszyscy mówią o tym, że Sobór Watykański II był taką gwałtowną zmianą. Był swego rodzaju takim zwróceniem, odwróceniem pewnej zwrotnicy. Zasadniczo każda osoba duchowna w Kościele to przyzna. I wystarczy porównać jakiekolwiek dokumenty traktujące mniej więcej o tym samym temacie, przedsoborowe i posoborowe, czy same nawet teksty soboru, teksty ekumeniczne, teksty o wolności religijnej, z tymi tekstami przedsoborowymi, które na ten temat
traktowały. Ja komentowałem na przykład kwestię wolności religijnej. Podlinkuję również te materiały. To było kilka materiałów. Zaczęło się chyba od materiału Bezbożna wolność. Jakby od razu widać, że jest tutaj pewna poważna zmiana. I rozumiemy, można próbować tego bronić, można powiedzieć tak właśnie trzeba, żeby było i można próbować to atakować, twierdząc, że nie trzeba, żeby tak było, nie może tak być, dlatego, że nie jest to organiczna zmiana w teologii, tylko jest to faktycznie coś, co jest sprzeczne z tym, co było wcześniej. Widać to w zasadzie na każdym etapie życia kościelnego. Zacznijmy od naszych dni judaizmu, naszych w sensie tutaj w kościele w Polsce, bo to jest takie dosyć typowo polskie, te dni judaizmu i dni islamu, które polscy hierarchowie tutaj nam zarządzają, co byłoby absolutnie nie do pomyślenia przed II Soborem Watykańskim z przyczyn takich naprawdę najważniejszych, można powiedzieć, to znaczy byłoby to traktowane jako afirmacja, jako potwierdzenie poglądów, które są niewłaściwe. Byłoby to potraktowane jako afirmacja poglądów właśnie islamskich czy też judaistycznych, na przykład, że Chrystus Bogiem nie jest, że Chrystus Mesjaszem nie jest. I teraz celebracja tego w kościele byłaby traktowana jako afirmacja tego i w sumie trudno jest mi to inaczej traktować. Natomiast ktoś może próbować tego bronić i wtedy mamy do czynienia z, powiedzmy, racjonalną dyskusją, ktoś ma takie argumenty, ja mam takie i sobie o tym dyskutujemy. Natomiast zupełnie czymś innym jest udawanie, że tego nie ma. W tym momencie, kiedy się takie rzeczy pokazuje, to łatwo można się spotkać z ludźmi, którzy właśnie stosują ucieczkę, nie? I próbują właśnie gdzieś tam zaatakować z drugiej strony. I próbują właśnie wtedy najbardziej jakieś tam wysublimowane szczegóły znaleźć, żeby pokazać, że trzeba po prostu słuchać teraz papieża, bo tak. I na przykład pojawia się gdzieś tam w przestrzeni internetowej taki pogląd, że na przykład ojciec Maksymilian mówił, że ślepe posłuszeństwo jest dobre, a ślepe posłuszeństwo, więc jesteśmy posłuszni przełożonym zawsze, chociażby nam nakazywali coś zupełnie innego niż nakazywali wcześniej. Dokładnie tak święty Maksymilian mówi, że jak przełożony najpierw mówił, że trzeba wykopać rów, to było dobre, jak później kazał zakopać rów, to też było dobre i jedno i drugie było wolą Bożą. I a więc ślepe posłuszeństwo, wiadomo i jasne. I zupełnie nie odpowiadamy jakby tutaj na tą zasadniczą sytuację w Kościele, na modernistyczny kryzys, który mamy do czynienia, tylko gdzieś tam właśnie z boku próbujemy znaleźć na takim bardzo szczegółowym poziomie jakiś argument, że i tak trzeba pozostać posłusznym, niezależnie co tam się nie dzieje. Ta sprawa jest banalna i wystarczy czytać katechizm. I to jest znowu takie przerażające, że często tak jest, a swoją drogą w przypadku ataków ateistów też bardzo często tak jest, że wystarczy przeczytać katechizm. Często tak jest, żeby odbić jakieś takie, powiedzmy, że bardzo specjalistyczne ataki, które mogą się wydawać poważne, wystarczyłoby tak naprawdę znać katechizm, czy inaczej, żeby ten człowiek ich nie zadawał, nie, tych pytań czy tych ataków nie wyprowadzał, wystarczyłoby tak naprawdę, żeby znał katechizm. Tutaj w tym przypadku jest bardzo proste. To znaczy to, co święty Maksymilian mówi, w ogóle nie jest tym ślepym posłuszeństwem, które jest w katechizmach potępiane. Bo jakie jest to ślepe posłuszeństwo, które jest w każdej teologii moralnej potępiane? To jest po prostu stała kosmiczna w teologii. Znaczy, jak człowiek zna katechizm, to po prostu wie, że posłuszeństwo wobec przełożonego w tym momencie, w którym nakazuje on coś moralnie złego, jest grzechem. Tak? I to jest stała kosmiczna. Wystarczy znać katechizm. Oj, dla ojca Maksymiliana po prostu w ogóle to nie jest pytaniem. To znaczy, jak dla każdego normalnego katolika, który zna katechizm, to w ogóle nie jest pytanie, czy należy być posłusznym, gdy przełożony nakazuje coś moralnie złego. Właśnie o to chodzi. Jeśli przełożony mi kazał wykopać rów, a później go zakopać, to jedno i drugie jest moralnie obojętne. Tam nie ma nic moralnie złego. A więc w tym sensie ślepe posłuszeństwo, o którym mówi Maksymilian, czyli po prostu ja nie przedkładam tego mojego rozumowego rozpoznania, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne, tylko robię to, co mi przełożony każe. Tak, tak właśnie działa posłuszeństwo. A więc gdy przełożony mi każe
na przykład zostawić szkołę i pojechać do Afryki, no to ja nie będę się wtedy zastanawiał, czy to będzie dobre dla mnie i dla szkoły, czy nie. Po prostu to zrobię. Tak? I to na tym polega posłuszeństwo. To znaczy, taki mam szczery zamiar, pewnie jakieś tam wątpliwości się pojawią i pokusy przeciwko cnocie posłuszeństwa. Znaczy, pojawiłyby się, nie sugeruję w ogóle, że takie plany są. Myślę, że nie jestem typem misjonarza w Afryce, ale no właśnie, to przełożeni decydują, a nie ja. A więc w kwestiach takich praktycznych, takich kwestiach kto, gdzie, co ma robić. Tak, ale nigdy nie w kwestii, która jest w jakikolwiek sposób moralnie podejrzana. I to jest zupełnie oczywiste właśnie dla człowieka, który zna katechizm. Ale można próbować właśnie zaatakować czy jakieś poglądy, na przykład właśnie zaatakować krytykę współczesnego Kościoła w ten sposób, że tutaj właśnie wyszukamy jakiś cytat z Maksymiliana, ślepe posłuszeństwo, dobre. I podobnie postępują czasami ateiści, którzy kopiują jakieś cytaty z magisterium Kościoła. To jest z jednej strony jest to zabawne, z drugiej strony jest to perfidne, bo taki katolik może być zaskoczony, o tutaj jakaś to komisja biblijna napisała, że coś tam, o ludzie, panie kochany, co to jest w ogóle? I w ogóle jakby znowu, wystarczy znać katechizm, żeby sobie z takimi rzeczami bez problemu poradzić. To jest trochę tak, jak gdy ateista cytuje jakieś magisterium, tak po prostu gdzieś tam właśnie w komentarzu wkleja, a przecież jest tu napisane. To jest trochę tak, jakbym ja na przykład otworzył jakiś, nie wiem, podręcznik do fizyki kwantowej i zaczął teraz z ludźmi, którzy się tym zajmują, tak? Wszedł teraz na spotkanie jakichś właśnie tam, nie wiem, właśnie fizyków kwantowych i zaczął im cytować, że przecież tu jest napisane to i jak wy możecie coś tam mówić. No oni by wszyscy sobie pomyśleli, tu, co ten człowiek w ogóle robi? Niech on się w ogóle najpierw fizyki nauczy. Swoją drogą fizyka nigdy nie była moim ulubionym przedmiotem szkolnym. A więc niech on się najpierw tej po prostu fizyki nauczy, żeby wiedział o czym on w ogóle mówi, zanim zacznie nam cytować jakichś tutaj tam wielkich naukowców i się prezentować jako właśnie ja tu wiem, jak jest, przecież jest w magisterium napisane. Magisterium pełniło taką bardzo konkretną funkcję, to znaczy reagowało na jakieś błędy po to, żeby sprecyzować w obliczu jakiegoś błędu, żeby zareagować i powiedzieć, czego nie można wyznawać, co jest niewłaściwe. I samo pojedyncze zdanie, jedno zdanie magisterium zawsze może być dziwne, bo ono zawsze jest reakcją na jakiś tam konkretny błąd. Dlatego jest ono na takim właśnie poziomie, jak dosyć zaawansowana już nauka gdzieś tam właśnie, na przykład w tej fizyce kwantowej. Czyli pojedyncze zdanie po prostu będzie, no ono jest słuszne, jest prawdziwe, tak? Natomiast żeby mieć dobry ogląd sytuacji, trzeba znać te podstawy, trzeba wiedzieć, jak jest, jak się rzeczy mają tak ogólnie, żeby móc umiejscowić później konkretne decyzje magisterium. I jest to moim zdaniem, no znowu, rzecz taka zupełnie podstawowa, to znaczy na poziomie po prostu takiej zwykłej, intelektualnej pracy konieczna. Natomiast, no właśnie, dlaczego nie jest to oczywiste? Nie jest to oczywiste w tym momencie, w którym włączają się moje, przepraszam, emocje i ja właśnie muszę przed czymś uciec, muszę się przed czymś ulatować. Są jakieś poglądy, które mnie, odbieram to, że mnie jakoś atakują, no to ja odpowiem, to ja tutaj, ale wy tutaj macie napisane to, a tu jeszcze to. No i właśnie tak to się później kończy. Takim podobnym przykładem, a znowu z zupełnie innej strony, mogą być takie ataki w stylu. To było dla mnie bardzo ciekawe w ogóle zjawisko, gdzie była mowa o kościele Saint-Nicolas w Paryżu, gdzie sytuacja jest taka, że wskutek tych zamieszek rewolucyjnych, później cała, powiedzmy, takiej polityki, trudnej polityki pomiędzy państwem francuskim a kościołem, kościoły katolickie jako budynki zostały przejęte przez władzę kościelną, co oczywiście było niesprawiedliwe, co oczywiście słusznie wzbudzało w hierarchach kościoła niezadowolenie. Natomiast kościół się z czasem dogadał z państwem francuskim. Zostały podpisane konkordaty, które to regulują. I w tych konkordatach jest właśnie również to, jak to ma działać dokładnie, że kościoły są w rękach państwa, a kościół katolicki tych kościołów używa. Czyli jest to rzecz, z którą kościół już oficjalnie, można powiedzieć, się pogodził, pogodził trochę niewłaściwe słowo, po prostu dogadał się z państwem francuskim, jak to ma funkcjonować. No i teraz
Gdy ja gdzieś tam wspomniałem o tym, że ten kościół San Nicola został przez państwo francuskie przekazany bractwu, no to właśnie pojawiło się święte oburzenie gdzieś tam właśnie w komentarzach. Jak to tak można? Bractwo popiera właśnie ten to rewolucyjne odbieranie kościołów przez państwo w ten sposób. Moim zdaniem to jest właśnie to, o czym mówiłem, że doczepianie się jakiegoś tam szczegółu, tak? Jeśli nie chcę czegoś uznać, to będę szukał wszystkiego, żeby się tylko przyczepić. Przecież cały Kościół tak działa we Francji, tak? To znaczy Kościół katolicki zawsze akceptuje tą sytuację, gdy korzysta z jakiegokolwiek budynku kościelnego, to akceptuje tą sytuację, że to jest własność państwa francuskiego i my z tego korzystamy, tak? I państwo francuskie decyduje się przyznać bractwo i bractwo nie może, bo to jest uznanie rewolucyjnych zasad. Szok i niedowierzanie, ale moim zdaniem to jest właśnie prosty przykład tego, jak to działa. Gdy człowiek nie chce uznać faktów, przed którymi stoi. Widzę ten modernizm, widać go na każdym kroku niejako. Człowiek, który chce, jest otwarty, naprawdę widzi go w każdej chwili. Znowu, ateiści mają tutaj zwykle wielką łatwość i to jest dosyć zabawne, jak ze strony ateistów, jak ateiści komentują te takie przepychanki wewnątrzkościelne na zasadzie, że no, różnie je mogą komentować, natomiast często komentują w ten sposób, no wiadomo, Kościół poszedł w tą stronę, zmienił się zupełnie i tyle. I teraz trzeba to jakby się to zaakceptować. Znaczy, dla nich jest to oczywiste, że jest tam zerwanie pomiędzy kościołem tradycyjnym, pomiędzy tradycją kościoła, a pomiędzy tym, co jest dzisiaj. Dlaczego jest to dla nich oczywiste? Dlatego, że nie mają właśnie uprzedzeń w tej kwestii. To znaczy, cały kościół jest dla nich zły, jeden czy drugi, i dlatego nie, jakby im jest im wszystko jedno, po prostu patrzą tutaj, jak jest i widzą tą różnicę. Natomiast właśnie, jak człowiek jest... Czuje się w obowiązku, żeby bronić Kościoła, co jest zasadniczo no, dobrym. Tak? Człowiek jak najbardziej katolik powinien czuć się w obowiązku, ale zawsze to powinno być rozumne. Zawsze to powinno być zgodne z cnotą roztropności. Przypominam, to jest cnota kardynalna. Gdy ja mówię o rozumie, to nie jest jakiś racjonalizm. To jest cnota kardynalna, jedna z czterech najważniejszych cnót. Roztropność. A więc jeśli chcę bronić Kościoła, to nie w ten sposób mam go bronić, że jak widzę jakąś tam chorobę na tym ciele kościoła, to udaje, że jej nie ma. Nie chroni go w ten sposób. Nigdy się człowieka ani żadnej instytucji nie chroni w ten sposób, gdy się jego błędy jakoś tuszuje, ukrywa, gdy ucieka się przed nimi i wskazuje, że ten, kto na nie wskazuje, to też ma jakieś tam... I on też mówi, on też źle zrobił, on też źle pokazał, on też źle coś tam... No nie w ten sposób się pomaga Kościołowi. Trzeba dostrzec, po prostu starać się tak dobrze, jak potrafimy, obiektywnie, w sensie jak najmniej nakładać na to naszych własnych okularów, dostrzec jak jest w tej chwili w Kościele, co się z nim dzieje dobrze, a co się z nim dzieje źle i naprawić to, co się tam dzieje źle. I po prostu miejmy tą odwagę, żeby z tym czystym, spokojnym spojrzeniem patrzeć w ogóle na nasze życie. Skąd jestem? Dokąd idę? To są te podstawowe pytania człowieka. I później dalej, jeśli Kościół faktycznie jest ustanowiony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, jeśli Pan nasz Jezus Chrystus jest prawdziwie Bogiem i człowiekiem, no to dalej kolejne pytania. No to jak to jest dzisiaj z Kościołem? Jak on jest ukonstytuowany? Czy faktycznie ta zmiana, która miała miejsce na Soborze Watykańskim II, po Soborze Watykańskim II, czy to była zmiana zgodna z nauczaniem Kościoła? Czy to był naturalny rozwój, czy raczej zerwanie? Jeśli zerwanie, no to czy takie zerwanie może być w instytucji, która otrzymała objawienie od Pana naszego Jezusa Chrystusa i ustanowiona jest przede wszystkim po to, żeby je przekazywać dalej, a nie żeby tworzyć cokolwiek nowego. To jest cały szereg bardzo wielkich, ważnych pytań, ale chodzi po prostu o to, żeby nie bać się ich zadawać. I teraz znowu, to też gdzieś tam zdarzały się takie zarzuty, że a ksiądz mówi, że właśnie trzeba zadawać wszystkie pytania, a ja jak sobie zadam jakieś ateistyczne pytanie, to nie umiem na nie odpowiedzieć. No to weź człowieku katechizm. Jak przeczytasz ten katechizm raz i drugi, przeczytasz apologetyczny katechizm księdza Gadowskiego, to będziesz potrafił na to odpowiedzieć, bo jak twoja wiara jest taka, że pierwszy argument, który gdzieś tam się pojawi, ciebie wytrąca z równowagi, to ty być może tej wiary nie masz. W sensie być może uwierzyłeś w jakiś sposób, ale być może ten obraz, twój obraz wiary nie pokrywa się tak bardzo z tym, co faktycznie Pan Jezus nam przekazał, że jakby materialnie to po prostu się nie
Zgadza. Pamiętajmy, że mamy ścisły obowiązek. Mamy obowiązek dać świadectwo tej nadziei, która w nas jest. Czyli mamy obowiązek zrozumieć tyle, ile się da zrozumieć to, co zostało nam przekazane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy obowiązek znać naszą wiarę. Mamy obowiązek znać te odpowiedzi na najważniejsze pytania. A więc po prostu czytajmy katechizm. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.